Zdrawiam wszystkie Panie. I na początku tej dzisiejszej liturgii podam krótkie takie wyjaśnienie. Jako delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet chciałbym właśnie takie podać teraz krótkie wyjaśnienie w sprawie działalności projektu Urzekająca. Projekt Urzekająca jest realizowany w ramach komercyjnej działalności firmy prowadzonej w oparciu o przepisy prawa cywilnego przez państwa Kamilę i Ewelinę Chełstowskich. Projekt Urzekająca, chociaż jest przedsięwzięciem świeckim, to jego działalność odwołuje się i propaguje wartości ewangeliczne głoszone przez Kościół katolicki. Urzekająca to projekt lifestyle'owy, promujący nowoczesny styl życia współczesnej katoliczki, którego głównym obszarem działania jest rozwój osobisty kobiet zgodny z oficjalnym nauczaniem Kościoła katolickiego. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne technologie, media społecznościowe i działania marketingowe. W ramach tego projektu istnieje możliwość dostępu do e-booków, kursów, materiałów wideo, za pomocą których można zapoznawać się z różną tematyką dotyczącą codziennego życia w Ewangelii i nauczania Kościoła. Organizowane są też spotkania, warsztaty, szkolenia, konferencje i skupienia oraz inne wydarzenia adresowane do kobiet. W wydarzeniach tych centralne miejsce stanowi msza święta, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa. Przed kilkoma laty, w związku z działalnością tego projektu, pojawiły się różne wątpliwości i zastrzeżenia. W tym celu Krajowa Rada do Spraw Duszpasterstwa Kobiet powołała specjalną komisję teologiczną. Dzisiaj chciałbym z radością oznajmić, że wszystkie zalecenia tejże komisji zostały przez projekt Urzekająca podjęte i są realizowane. Ponadto, jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet, ustanowiłem oczywiście za sobą siostrę Urszulę Husek, Palotynkę, asystentką, która z ramienia Kościoła będzie towarzyszyć projektowi Urzekająca. Siostra Urszula jest m.in. założycielką